jest mi to przypisane już do końca życia. Wielkie nazwisko, wielki człowiek, Marcel Marceau. Niemniej jednak no, trzeba powiedzieć, że do momentu, kiedy się spotkałem z Marcelem Marceau, wydarzyło się dużo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, też rzeczy w moim życiu. Pierwszy kontakt z teatrem Studio Kineo w Warszawie, potem studio pantomimy Stodoła. I nie spodziewałem się, że ruch w ogóle jako taki, ekspresja ciała może mnie tak wciągnąć. Ja zawsze celowałem, że przecież będę albo malarzem, albo rzeźbiarzem. Ja miałem wiele takich osób, które wpłynęły na moje życie. Miałem wielu pedagogów, którzy wpłynęli na moje życie. Nie wiadomo dlaczego i dlaczego tak mocno, prawda? Pani profesor Czarnecka w Ogólniaku. Ogromny autorytet dla mnie, największy autorytet. Uczyłem się w szkole też takiej teatralnej, ale bardziej rzemieślniczej, bo uczyłem się perukarstwa i charakteryzacji teatralnej, co mi dawało wstęp do każdego teatru. Mieliśmy legitymację, która była przepustką do każdego teatru, więc oglądaliśmy wszystkie spektakle. Ja swoje praktyki odbywałem w Teatrze Uszajny, w Teatrze Wielkim. I to z bardzo ciekawymi zawodowcami, prawda? Mając też kontakt z aktorami. No ale oczywiście szkoła się skończyła. Puk, puk. Zbliża się. No i ja wiedziałem, co mnie czeka. Po prostu czekało mnie wojsko, ale w Bolesławcu byłem osobą jakby spaloną tutaj w pewnych kręgach. Oczywiście to były inne czasy. Mój ojciec był zamordowany, a ja się domagałem prawdy, czyli walczyłem aż w prokuraturze generalnej, gdzie wszyscy bolsacy mi mówili, że ja się potykam, że ja idę z motyką na słońce. No i postanowiłem wyjechać. No i wyjechałem. Pracowałem z Marcelem Marceau przez 16 lat i ta nasza praca była wyjątkowa, bo myśmy robili tournée niektóre, gdzie nas nie było w domu przez 6 miesięcy, prawda? To się robiło kontynent za kontynentem, to było powiązane. Nasze rodziny przyjeżdżały do nas, do Japonii, czy tam do Australii, czy do Ameryki Południowej, bo myśmy nie mogli opuścić jakby trasy. I to są rzeczy, które już zostają. No, ja jako chłopak osierocony jakby, bo miałem 20 lat, to już niby dorosły, ale bardzo odczułem utratę ojca. Gdzieś szukałem w nim swojego drugiego ojca, a jeszcze jak on potem zaczął do mnie mówić mon fils, no to już wymiękałem i mógł zrobić ze mną co chce. Po prostu dla mnie to był taki drugi ojciec. A poza tym mistrz, który nauczył mnie zawodu, który nauczył mnie sztuki. Uwielbiał ze mną grać w szachy. Był świetnym szachistą. I o wiele więcej Marceau wygrywał ze mną w szachy niż ja z nim. Niemniej jednak zdarzało mi się wygrać z nim w szachy, ale był wściekły wtedy. I zawsze po prostu, jak już była nawet czwarta nad ranem, to mówi jeszcze jeden, bo on chciał, to ja już potem się poddawałem. Także pod tym względem no, mieliśmy bardzo dużo bliskości jakby razem. Dla mnie wszyscy mamy jakieś bariery, prawda? I spotykam bardzo dużo ludzi, którzy mniej lub więcej są uwięzieni jakby w swoim ciele. Nie potrafią jakby tego ciała wyzwolić. Nie potrafią po prostu się nim bawić, czuć przyjemność. I ja to zacząłem odkrywać. To jest fantastyczne uczucie. Bo w pewnym momencie, jak ktoś cały czas obserwuje swoje ciało, to zaczyna po prostu widzieć, że nie tylko ma nogi, ręce i żona, i że idzie jedna noga do przodu, druga do tyłu. On zaczyna czuć całym ciałem po prostu współgranie jakby z otaczającym go światem. Jest wiatr, jesteśmy my. Jest gorąco, jesteśmy my. Powietrze jest jakimś oporem. Generalnie no, ktoś powie, stuknie się w głowę, no jak powietrze? No, powietrze nie ma żadnego oporu. Jest. Ono jest pewnym oporem, ono jest pewną masą, ono jest pewną materią.
I idąc na przykład, można wyobrazić sobie, że kroisz tą materię, przechodzisz przez tą materię, wpływasz na tą materię, rozrzedzasz tą materię. I to są takie ćwiczenia, które każdy się może bawić z tym. Nasze ciało tak naprawdę odzwierciedla bardzo dużo, prawda? Dużo mówi innym też o nas samych. To z tego wynikło, że ja odkryłem pewien świat. Świat, który był w środku. Ale poprzez ten środek zacząłem o wiele lepiej rozumieć to, co było na zewnątrz mnie samego. W momencie, kiedy zacząłem grać profesjonalnie i zawodowo w teatrze, zauważyłem potrzebę rozgraniczenia też sceny i życia. W życiu potrzebowałem być po prostu bardziej naturalny, czyli szukałem jakby siebie samego. Niemniej jednak na scenie, kiedy się gra bez przerwy, kiedy się do tego przygotowuje, to tak jak pianista, prawda, który robi tysiące gam i nagle zaczyna się robić wirtuozem. Tak samo na scenie. Na scenie następuje taki moment, kiedy ciało jest doskonale sprzężone z naszym umysłem i wtedy potrafimy po prostu z wielką przyjemnością oczywiście, bo granie na scenie jest dużą przyjemnością. Jeżeli jeszcze czuje aktor, że mu to idzie doskonale i czuje tą niewidzialną nitkę, którą złapał publiczność i zahipnotyzował w pewien sposób, prawda? To jest nieprawdopodobna przyjemność, granie na scenie. Każdy ma swoją drogę jakoś. Ja myślę, że ja mam taką drogę syntezy, czyli najpierw jest jakaś myśl, uczucie i wychodzę tak jakby na żywioł, prawda? I nie ma wiele prób, jest mało prób. Jeżeli jestem sam, to robię bardzo mało prób. To wychodzi samo. Dopiero potem, jak wychodzi, to widać, co trzeba wyczyścić, co trzeba wyrzucić, co jest złe, co jest dobre. Praca w pantomimie, praca z ciałem, nagle mi dawała zupełnie inne możliwości. To było tak jakby założyć pewną maskę, chociaż nawet pracowało się bez maski, prawda? I nagle mogłeś po prostu być do końca.